Siła postaci w lore League of Legends jest dość specyficzna i przygotowywanie takich rankingów czy tier list często może źle się zestarzeć. Sam podobne materiały już popełniałem, natomiast w zmieniającej się historii Runeterry czasami konieczna jest ich modyfikacja czy odświeżenie. Czasem pojawi się jakaś nowa historia, czy czasem jakiś z pracowników Riotu gdzieś coś tam rozszerzy, co zmienia nam kompletnie obraz siły danej postaci. Dlatego w dzisiejszym materiale po raz kolejny przyjrzymy się tematowi najpotężniejszych bohaterów czy istot w świecie League of Legends. Trochę w starym stylu, prawda? Gdyż kiedyś topek na kanale robiłem dużo więcej. Także moi mili, zapraszam. Na początku chciałbym wam przedstawić konkretne założenia, z jakimi podszedłem do tworzenia tego materiału. Po pierwsze, w tym materiale skupiałem się tylko i wyłącznie na core'owym uniwersum League of Legends. Dlatego w tym materiale nie znajdziecie na przykład Mrocznej Gwiazdy, czyli Darkstar, albo na przykład demonów ze świata Blood Moon. Natomiast jeżeli chcielibyście, abym ze wszystkich uniwersów taki ranking zrobił, to dajcie znać mi łapką w górę i komentarzem, że chcemy. Jak zobaczę, że chcecie, to zrobię. Po drugie, nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do League of Legends i tylko do wiedzy z League of Legends. Po trzecie, starałem się wybierać postacie, o których no już coś wiemy. Na przykład nie umieszczałem tutaj Królowej Wyniesionych, czyli Setaki. Po czwarte i ostatnie, jeżeli waszej postaci tutaj nie ma, to ja wcale nie uważam, że ona może być słaba. Tak po prostu działają topki i zaznaczam od razu, że jest to moja subiektywna lista. Jeżeli nie będzie tutaj, dajmy na to Nunu, to nie oznacza, że uważam, iż jest to bohater bardzo słaby. Ten chociażby ma moc urzeczywistniania swojej wyobraźni, więc jest to od razu z automatu moc przepotężna, prawda? Natomiast bohater nie do końca potrafi z tej mocy jeszcze korzystać, co zostało również potwierdzone. Moi drodzy, lećmy. Zestawienie rozpoczyna nam Zerat, a zaraz na 21. miejscu byłby Azir. Cała ich relacja i konflikt o władzę Shurimy od lat nie został rozwiązany, więc co do zasady ciężko jest wydedukować, który jest silniejszy, aczkolwiek sam uważam Zerata za nieco potężniejszego od Azira. Zerat, podobnie jak Azir, nie został wyniesionym w tradycyjny sposób. W ogóle to technicznie rzecz biorąc jest Bakajem, czyli nie do końca udanym wyniesionym, ale na pewno jest najpotężniejszym z nich. Stracił swoje ciało i stał się czystą energią, którą Nasus i Renekton starali się uwięzić w potężnym, magicznym sarkofagu, co się finalnie nie udało. Jest nieśmiertelny, niewrażliwy na jakiekolwiek fizyczne obrażenia, a może go skrzywdzić tylko potężna magia. Podobnie jak Azir ma sporą armię, niektórzy wojownicy są pobłogosławieni malutką cząstką jego mocy, zresztą podobnie robi Azir, jak również ma ślepo przejęte przez siebie oddziały, które są posłuszne jego woli. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć pojedynek Azira i Zerata. O następnej postaci wiemy całkiem sporo. Jest to jeden z demigodów freljorskich, czyli Volibear. Drugi moim zdaniem najpotężniejszy z tego zacnego grona. Jest on bogiem reprezentującym konkretną ideę na Runeterrze, a to oznacza, że im więcej ma wyznawców, tym staje się silniejszy, a Volibear ma ich całkiem sporo. Bohater pokonywał w przeszłości ogromne i potężne bestie, walczył w wielu konfliktach, jak również ze swoim bratem Ornem, gdzie ich pojedynek wymazał całą cywilizację ognistokrwistych. Jego najbliżsi wyznawcy mogą czerpać cząstki jego mocy, a sam Volibear jest nadludzko silny, potrafi zmieniać swój rozmiar, standardowo nie starzeje się, oślepił chociażby w pojedynku Lissandrę, czy oczywiście potrafi władać mocą gromów. W mojej opinii najpotężniejszym bogiem Freljordu, czy bardziej boginią, będzie Anivia, posiadająca najprawdopodobniej wśród najliczniejszych Avarosan największą liczbę wyznawców we Freljordzie. Będzie istniała i odradzała się tak długo, jak będzie istniał Freljord, którego może bronić, więc nawet pokonana przez potężnego przeciwnika, który byłby w stanie to zrobić, to i tak Anivia się odrodzi. Do tego posiada możliwości władania szeroko pojętym lodem, może w mgnieniu oka przywołać dewastującą zamieć, czy manipulować nietopiącym się prawdziwym lodem. Według legendy, trzepot jej skrzydeł odpowiada za pierwszy śnieg we Freljordzie.
Silniejsze od freljordzkich bogów powinny być hosty aspektów, w tym przypadku aspekt Słońca. Leona jako wybranka tego aspektu jest nadludzko silna i kosmiczna moc stoi przed nią otworem. Potrafi palić przeciwników potężnym słonecznym światłem, który topi ich praktycznie na miejscu. Potrafi tworzyć praktycznie niezniszczalne bariery ze słonecznej energii. Według teorii również istota, która dzierżyła łuk Varusa, podobnie jak Leona, była hostem aspektu Słońca, co mogłoby w teorii oznaczać, że Leona mogłaby się opierać darkińskiej mocy przynajmniej przez pewien czas. Diana z kolei, nawet gdy inne postacie ją spotykają, widzą w niej przepotężną boską istotę. Jest ona odzwierciedleniem Leony, tylko że z mocą księżyca. Diana jest nadludzko silna, posiada moc telekinezy lub naginania w pewnym stopniu grawitacji, a jej moc księżyca jest jeszcze bardziej niszcząca niż magia Słońca. Potrafi wypalać potwory z pustki, jak i mogłaby spalać wyniesionych praktycznie w mgnieniu oka. Powodem, dlaczego Diana jest oczko wyżej od Leony, to fakt, że moc księżyca jest zwyczajnie bardziej niszczycielska i jej działanie jest nieco lepiej opisane. Leona nie ma problemu również z kontrolowaniem mocy aspektu, a Diana musi pamiętać, aby w tej potędze księżyca zwyczajnie się nie zatracić. Cesarzowa Pustki to jedna z nowszych postaci pod kątem siły w kanonie League of Legends i bardzo możliwe, że umieściłem ją dużo, dużo za nisko. Jest najpotężniejszym dzieckiem Pustki i reprezentantką nowej Pustki, która zbuntowała się przeciw obserwatorom. Co za tym idzie, potrafi zmieniać swoją formę i wręcz dowolnie zmieniać swoje rozmiary. Tak bardzo i diametralnie, że jej ząb może być wielkości dorosłego człowieka. Potrafi latać i poruszać się z nadludzką prędkością, posiadając przy tym również nadludzką siłę. Tak nadludzką, że arsenał i moc Kajsy nie robi na niej absolutnie żadnego wrażenia. Bohaterka posiada również moc telepatii, czy być może pewną świadomość roju, mogąc komunikować się z wieloma istotami naraz, jak również posiada iście przeogromną wiedzę. I ten ogromny zasób informacji prowadzi ją do jedynego sensownego wniosku. Jej zwycięstwo nad wszystkim i każdym jest nieuniknione. Według jej lore nawet sami obserwatorzy się jej obawiają. Skoro tak, to dlaczego dopiero takie miejsce? No cóż, po wyjściu bohaterki ten wątek nieco zakopano i poza jej deklaracjami i walką z Kajsą nie miała za bardzo jak wykazać się w boju, stąd Riot Games czekamy na rozwinięcie, abym może za rok, dwa, trzy w kolejnym takim materiale mógł Belwet przestawić nieco do góry. Na miejscu 14 znajdzie się kolejny host aspektu, tym razem Sprawiedliwości, z zaznaczeniem, że jest to Kayle, która przejęła pełną moc aspektu, a w przyszłości będzie ją miała i osiągnie swój pełny potencjał. Bohaterka stała się niebiańską istotą, władającą boskim ogniem, który może niszczyć całe miasta. Oczywiście potrafi latać, czy nie starzeje się. Wiedzieliśmy już wcześniej, że w przyszłości osiągnie swój pełny potencjał, na co sporo światła rzuciła karcianka Legends of Runeterra. Wynika z niej, że bohaterka odnalazła swoją matkę Mihirę, będącą pełną reprezentacją aspektu Sprawiedliwości, którego na zestawieniu nie chciałem umieszczać, ale już tłumaczę dlaczego. Mihira miała swój bardzo krótki epizod i nie do końca znamy pełnię jej mocy, lecz możemy wnioskować, że Kayle nie dość, że ją zastąpi, to stanie się jeszcze potężniejsza. Zatem Kayle w dzisiejszym materiale traktuje jako tą Kayle z karcianki. Tym bardziej, kto ma stać się uosobieniem aspektu Sprawiedliwości, skoro Mihira została pokonana? Choć trzeba pamiętać, że moce istot kosmicznych są bardzo, powiedziałbym, raczej podchwytliwe. I czasem te istoty są pokonywane przez byty wcześniej będące na przykład śmiertelnikami. Dlaczego nie wspomniałem o Morganie? Gdyż ta w czystej teorii, odrzucając swoją kosmiczną moc, powinna być słabsza od Kayle. 13. miejsce to Soraka. Bohaterka, o której potędze mało kto wie, przecież po prostu w grze biega i leczy, prawda? Jak może być potężna? No cóż, jako astralna istota sama wytworzyła swoje ciało na kształt wastajeńskiego plemienia Otrani, nominalnie tego ciała przecież nie ma, jest bytem niematerialnym.
Bohaterka doświadcza materii i istnienia również w nieco inny sposób od zwykłych śmiertelników. Czas jest dla niej tylko zmienną, przez co potrafi przewidzieć możliwe warianty przyszłości dla konkretnych śmiertelników czy istot. Posiada tak ogromną moc, że nawet wytworzone przez nią ciało nie jest w stanie tej mocy utrzymać. Dlatego, gdy na przykład ma kogoś uleczyć, to jej cielesna forma odczuwa ból z tym związany. Ultimatywną potęgą Soraki jest władanie mocą gwiazd, która oczywiście może być mordercza i dewastująca. Kolejny bohater na zestawieniu to Aatrox, tak zwany niszczyciel świata czy zabójca bogów. Nie są to tytuły wzięte nie wiadomo skąd. Przez bardzo długi czas Aatrox był najpotężniejszym Darkinem w świecie League of Legends. Choć jest zamknięty w mieczu i jego fizyczną formę da się pokonać, tak wiemy, że i tak wróci, choć nawet pokonanie go w bezpośredniej walce graniczy praktycznie z cudem. Posiada przeogromną siłę, jest wręcz gigantem liczącym kilkanaście metrów wzrostu. Potrafi manipulować umysłami śmiertelników i modyfikować ich ciała wedle własnego uznania. Już jako wyniesiony był przepotężnym wojownikiem, z którym mało kto mógł się mierzyć, a dodając do tego aspekt więzienia, aspekt darkiński i chęci doprowadzenia do apokalipsy, to jest on jeszcze groźniejszy. Jest niezwykle przepotężny, pokonywał już runeterańskich bogów, nie konkretnie, ale takich na przykład jak Volibear. Pokonywał niebiańskie istoty, takie chociażby jak jeden przecież z najpotężniejszych aspektów jakie są, czyli samą wojnę, czy walczył z innymi Darkinami. Mało kto mógłby mu się w ogóle przeciwstawić. Nieco wyżej od Aatroxa uplasowałem Zolani, tchórza Zikati, której Aatrox, jak i część Darkinów ze szczerego serca nienawidzą. Choć trzeba przyznać, że mamy tutaj pewną podobną sytuację do Diany Leony czy Azira i Zerata, gdzie ich konflikty oficjalnie w lore rozwiązane nie zostały, tak możemy się domyślać, kto może być silniejszy. Tak w przypadku Zolani, już tłumaczę, dlaczego jest wyżej. O ile Aatrox w teorii pokonałby ją w bezpośrednim starciu, choć nie do końca, do czego zaraz przejdę, to Zolani nie musiałaby do tego doprowadzić, a jak już by chciała doprowadzić, to Aatrox mógłby przegrać. O co generalnie chodzi? Za życia czy wyniesienia Zolani była uzdrowicielką z przeogromną mocą. Później oczywiście, popadając w przypadłość darkińską, stała się matką hemomancji. To ona pokazała innym Darkinom, jak jej używać, a sama oczywiście używa jej najsprawniej. Później zaczęła również wykorzystywać ją do kontrolowania innych Darkinów, chcąc podporządkować sobie wszystko i wszystkich. Próbowała również podporządkować Aatroxa, oczywiście w przeszłości, ale ten, mając swoją potęgę i siłę woli, oparł się temu. Mimo tak ogromnej mocy kontroli innych Darkinów, Zolani brakowało doświadczenia w walce i przede wszystkim siły, by samodzielnie stanąć naprzeciw nawet nie Aatroxowi, ale innym słabszym braciom i siostrom. Setki lat przed aktualnymi wydarzeniami w kanonie League of Legends pokonał ją Tarosz i miał zakończyć jej życie. Ale na szczęście bądź nieszczęście było to wszystko chwilę przed uwięzieniem ich obu w ich własnych broniach. Jednakże w karciance Legends of Runeterra, gdzie mamy prezentację przyszłych wydarzeń, Aatrox z innymi Darkinami udaje się na spotkanie z Zolani, która powróciła. Ale to już nie była ta pokonana stara Zolani, ponieważ ta staje się coraz potężniejsza. Przed tym spotkaniem wzmocniła ją chociażby moc Ołtarza Krwi. Gdy doszło do pojedynku dwóch darkińskich stron, Zolani pokonała zarówno Tarosza, jak i Horazi, zatem jej moc ogromnie się powiększyła. Tarosz i Horazi zaatakowali ją przed Aatroxem, a ta, zniewalając ich, stała się jeszcze potężniejsza, przy okazji dziedzicząc część ich mocy. Tym razem była w stanie już walczyć z Aatroxem jak równa z równym, lecz jej moc cały czas rosła. Na tyle, że by zażegnać konflikt, musiał pojawić się sam aspekt sprawiedliwości, czyli matka Kayle imieniem Mihira, która i tak została pokonana przez Zolani. W tej sytuacji bohaterka stała się tak przepotężna w swojej finalnej formie, że mało kto byłby w stanie się jej przeciwstawić, skoro nawet boski aspekt temu nie podołał.
połowie materiału, moi drodzy, zrobimy sobie taki mały przystanek. Ponieważ czego nie widzicie, w ręce trzymam pewną rzecz. Rzecz bardzo memiczną, rzecz limitowaną i rzecz na pewno budżetową, która powstała we współpracy z partnerem kanału, czyli Gaminatem. Gdzie ten memiczny, limitowany shaker znajdziecie? Standardowo w pierwszej linii opisu bądź przypiętym komentarzu. Nie ma ich zbyt dużo, ale również idzie z nimi promocja. Robiąc zamówienie, czy to na Gaminate Energy, czy Hydration, dodając do koszyka ten oto artefakt, wpisując kod MARWEK1ZYLY, jego cena zostaje zmniejszona do złotóweczki. W końcu to shaker budżetowy. Świetna rzecz, by używać go na co dzień lub na przykład postawić sobie na półce. Co kto lubi. Ja osobiście Gaminate'a polecam, gdyż piję go praktycznie codziennie. Wersja Energy świetnie pobudza i działa bardzo długo i świetnie przydaje się do pracy czy nauki, albo długich posiedzeń gamingowych. A Hydration, jak zdarzy mi się popełnić trening, to przez 20 minut praktycznie cały shaker wypijam. Świetnie nawadnia. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i wracamy do materiału. Drugą dziesiątkę otwiera nam Rice i jest to postać dość sytuacyjna. Nie jest to bohater nieśmiertelny, aczkolwiek w moim mniemaniu jest to najsilniejszy śmiertelnik w świecie League of Legends. Od zawsze wiedzieliśmy, że jest potężny, że korzysta z ezoterycznej magii i posiada ogromną wiedzę na temat magii jako takiej. Jako poszukiwacz run świata, ich magia miała na niego ogromny wpływ, na przykład nienaturalnie przedłużyła jego życie. I tak, co do zasady, Ryza w tym materiale nominalnie by nie było, gdyby nie dwie rzeczy. Obie są związane z jego podróżami. Pierwsza to wyprawa na daleką północ, czyli biegun północny Runeterry, gdzie oparł się najprawdopodobniej nieznanemu zamkniętemu w lodzie obserwatorowi. Zrobił to aczkolwiek z trudem, ale to i tak już stanowi o jego ogromnej sile. Jednakże to, co rzuciło ogrom światła na potęgę mocy Ryza, to fakt, że w kartach z darkińskiej sagi w Legends of Runeterra bohater finalnie decyduje się nawet nie na tyle użycie swojej mocy, ale użycie mocy runy, by pokonać przeraźliwie szybko rosnącą potęgę w Zolani, czyli tą postać, którą przed chwilą omawialiśmy, która jest prawie nie do pokonania. A z darkińskiej sagi wiemy, że jeżeli Ryze zdecydowałby się runy użyć, co oczywiście mogłoby mieć dla niego, jak i dla świata opłakane skutki, to ta moc pozwoliłaby mu Zolani pokonać. Miejsce dziewiąte i Mordekaiser, dosłownie pan umarłych i zaświatów, posiadający ogromne pokłady magii duchowej i nekromancji. W przeszłości odkrywał tajniki zaświatów i śmierci, zmuszał Veigara, by ten wzmacniał jego moc. I fizycznie nie można go pokonać, większość magii też nie robi na nim większego wrażenia. Mordekaiser dosłownie sam został panem śmierci i zbudował swoje zaświaty, dowodząc setkami, jeżeli nie tysiącami dusz, będących na jego rozkazy. Każdy, kto w świecie rzeczywistym zostanie przez niego pokonany, po śmierci staje się jego sługą, bez żadnego wyjątku. Więc w czystej teorii, jeżeli Mordekaiser pokonałby takiego Aatroxa, później jego duch w zaświatach byłby na jego polecenia. Mordekaiser potrafi również kształtować rzeczy ze swoich dusz, na przykład budynki w wymiarze duchowym, czy bronie, dla przykładu swoją maczugę. Choć nominalnie ciała nie ma, a jego duch jest przypisany do jego zbroi, posiada nadludzką siłę. Technicznie rzecz biorąc, Mordekaiser stał się tym, czym powinien być Viego, czyli panem śmierci. Miejsce kolejne to najpotężniejszy znany demon w świecie Runeterry, istniejący praktycznie od jej stworzenia. Pierwszy z 10 królów demonów, gdzie każdy posiada przeogromną moc. Według legend, Fiddlestick sam pokonał pozostałą dziewiątkę i stał się demonicznym panem. Choć przy wyjściu Nili wiemy, że nie jest to prawda. Ashlesh, czyli pan radości, inny przedwieczny demon, tak nie skończył. Fiddlesticks jako demon posiada przeogromną moc, żywiąc się praktycznie najbardziej pospolitym uczuciem na świecie. Czyli strachem. Żywi się strachem śmiertelników, wastajów, troli, yeti czy nawet wyniesionych. Czy to niepewność, stres, obawa czy cokolwiek podobnego wzmacnia to demona. Dopóki będzie istniał strach, dopóty Fiddle będzie istniał. Potrafi wejść głęboko w świadomość swojej ofiary, wydobywając z niej najgorsze obawy, jednocześnie posiadając o nich przeogromną wiedzę.
według legend objawiał się w wielu miejscach naraz, żywiąc się na niezliczonej ilości ofiar. Fiddlesticks należy również do grona najstarszych istot, jakie widziała Runeterra. W mojej ocenie kolejną ikoną pod kątem potęgi będzie Naga Keiburos czy Naga Kaburossa, zależy jak kto woli, czyli kolejna bogini w świecie League of Legends. W grze znamy ją jako boginię, której najwyższą kapłanką jest Illaoi. Jest to m.in. bogini ruchu i życia. Choć nieco ograniczona pod kątem znanego występowania do wysp Buru, ta jest przepotężna. Potrafi wpływać na duszę, kontrolować magię wody i oceanu oraz przybierać różne formy. Illaoi za jej pomocą potrafi tworzyć białą mgłę, która potrafi wygnać nieumarłych, czy nawet wyrzucać ich z tego świata i przepychać dalej. I różne formy, które Naga Keiburos przybiera, to są przeważnie formy z mackami. Mamy również pewne przesłanki, że Naga Keiburos nie jest tylko boginią życia na Runeterrze, ale są to raczej teorie i spekulacje, w sensie, że jej moc dotyczy całego wszechświata. Natomiast inne teorie zakładają również, że być może Illaoi za pomocą mocy Naga Keiburos jako jedyna istota byłaby w stanie wyrwać duszę z broni Darkinów. Zbliżając się powoli do finału, mamy Kindred. Jest to oczywiście bliźniacza esencja śmierci. Naturalna siła niezwiązana z czasem i miejscem, pełniąca rolę żniwiarza w świecie League of Legends. I wiele osób uważa, że nie może być czegoś potężniejszego od samej śmierci, czy od jej reprezentacji. I co do zasady tak, ale nie do końca, ponieważ kolejny raz karcianka daje nam pole do dyskusji. Wiemy, że Kindred wyglądają różnie w różnych miejscach świata, ale nie są oni jedyną znaną reprezentacją śmierci, były poprzednie, inne, więc nie wszystkie one są Kindred. Jest wiele reprezentacji śmierci. Więcej w tym temacie, dość zawiłym zresztą, dowiecie się z tego materiału, gdzie ten koncept śmierci rozważałem. Natomiast w skrócie, Kindred są jej reprezentacją, ale na Runeterrze. A z tego co wiem o jakiejś kosmicznej czy astralnej śmierci, nie mamy informacji. Nic nie kojarzę o jakimś niebiańskim żniwiarzu. Nie oznacza to jednak, że bliźniacza esencja śmierci jest słaba. Przestrzeń i czas jej nie dotyczą, aczkolwiek da się śmierci uciec. Ciężko jest również rozważać potęgę Kindred, skoro to jest naturalna siła na Runeterrze. Śmierć to jest coś oczywistego. To nie jest tak, że Kindred nagle zaczną brać udział w jakimś konflikcie. Natomiast warto wspomnieć, że będzie to najpotężniejsza reprezentacja bogów na Runeterrze, mając oczywiście największą liczbę wyznawców. I będą istnieć, dopóki śmiertelnicy będą w nich wierzyć. Nad bogami życia lub śmierci będzie reprezentacja drugiej śmierci, czyli zapomnienia, będącego śmiercią dla runeterrańskich bogów. Upiór Zeteru jest przerażającym bytem, o którym prawie nic nie wiadomo. Lecz wiadomo tyle, że obawiają się go inni bogowie, w tym sami Kindred. Jest on zatem czymś na kształt żniwiarza, ale dla istot boskich. Co ciekawe, w kanonie League of Legends mamy przesłankę, że jeżeli Kindred kiedykolwiek przestaną być tą główną reprezentacją śmierci lub na Runeterrze nie będzie na przykład życia w ogóle, to owca i wilk stoczą pojedynek, a to co z tego pojedynku wyniknie, czy to co z niego zostanie, i tak zostanie zabrane bądź zniszczone przez upiora Zeteru. Na podium nie znalazł się Bard, który kiedyś moim zdaniem był najpotężniejszym bytem w świecie League of Legends, ale jak mówiłem, wszystko to się przez lata pozmieniało. Jest to potężny strażnik spójności wszechświata. Jest on jedną z pierwszych istniejących istot w kanonie League of Legends w ogóle. Barda nie można w zasadzie fizycznie pokonać, co najwyżej można go wygnać na jakiś czas, czy zamknąć jego fizyczną formę, co i tak wymaga przeogromnej potęgi. Istota sama w sobie nie bierze udziału w konfliktach czy wojnach, a interesuje go tylko dobro wszechświata jako tworu, jako całości. Inaczej niż inni postrzega wszechświat i jest świadomy zagrożenia ze strony pustki. Bohater jest tak potężny, że potrafi naginać prawa fizyki i prawa wszechświata zgodnie ze swoją wolą i zamysłem. Potrafi poruszać się z jednego miejsca do drugiego, nawet oddalonego miliony kilometrów od siebie.
Bart może również podróżować w czasie, czy nawet podróżować do innych wymiarów. Podium otwiera nam Zoe, czy bardziej aspekt zmierzchu. Choć Zoe może nie wygląda, jest naczyniem dla najpotężniejszego moim zdaniem aspektu ze wszystkich. Posiada przeogromną moc, gdzie jej poprzedniczka dokonała czystki Darkinów. Bohaterka może zmieniać swoją formę, na przykład może zmieniać sobie kolor oczu tak o, może podróżować po kosmosie czy manipulować czasem i rzeczywistością według swojej woli. Potrafi skupiać wokół siebie energię, wytwarzając z niej coś na kształt małych gwiazd. Również ma tak ogromną moc magiczną, że tylko widząc użycie jakiejś innej mocy, może ją po prostu powtórzyć. Choć może nie każdy o tym również wie. Natomiast jeden z Rioterów kiedyś napisał, że Zoe jest na podobnym poziomie mocy jak sam Aurelion Sol. Z tego co mi wiadomo, potrafi również podróżować między wymiarami, a nawet między wszechświatami. Na drugim miejscu architekt gwiazd, czyli przepotężny astralny smok Aurelion Sol, potrafiący tworzyć gwiazdy. To on odpowiada za stworzenie gwiazd i konstelacji w całym wszechświecie. Smok nie tylko potrafi je tworzyć, ale wedle swojej woli może wykorzystywać proces do zbombardowania przeciwnika, na przykład wybuchem o potędze supernowej. Nie jestem pewny, czy tworzenie czarnych dziur, które bohater robi w grze, jest kanonem, aczkolwiek tworzyłoby to z niego jeszcze potężniejszego bohatera. Aurelion jest praktycznie niepokonany i od początku istnienia wszechświata nie poznał wielu istot równie potężnych co on. Choć znamy wiele innych astralnych bytów, tak często ich moc nie jest określona na tyle, by zawrzeć je w dzisiejszym materiale. Wracając do Aureliona, bohater jest tak potężny, że potrafi zamykać wyrwy między wymiarami. Wartym wspomnienia jest również fakt, że paręnaście lat temu jeden z Rioterów wspominał o jego braciach i siostrach na podobnym poziomie mocy, tyle że kontrolujących coś innego, na przykład ciemną materię. Ale do dziś nie została ta kwestia rozszerzona, więc teraz przejdźmy do miejsca numer 1. Na pierwszym miejscu znajdują się obserwatorzy. Są to najstarsze istoty w uniwersum, powstałe na długo przed istnieniem samego wszechświata. Istniały w innym wymiarze, określanym jako pustka, w wymiarze niematerialnym. Jak te istoty są w zasadzie potężne? Nominalnie fizycznej formy nie mają, ale potrafią bardzo szybko się do materii zaadaptować. Pomimo, że część obserwatorów znajduje się na granicy między wymiarami we Freljordzie, to i tak potrafią tworzyć potężne i posłuszne istoty, takie jak Velkost czy Cho'Gath. Aby nie dopuścić do ich wejścia do świata, trzeba było odprawić rytuał, który zniszczył potężne armie. Do tego dowodzą legionami istot i najprawdopodobniej posiadają świadomość roju. Są ultimatywnym zagrożeniem wszelkiego istnienia, którego na dłuższą metę nie potrafią powstrzymać potęga Lisandry, wyniesieni czy magowie. Potrafią tworzyć wyrwy między wymiarami i sam najpotężniejszy bohater z wymiaru rzeczywistego, czyli Aurelion Sol, jest pod wrażeniem tej mocy i potęgi, jak również obawia się tego, kto tą moc posiada. Moce obserwatorów nie pochodzą ze świata materialnego, więc ich potęga jest niezmierzona i nie do końca znana. Natomiast byty te są tak potężne, że głównym celem astralnych istot jest niedopuszczenie obserwatorów do przedostania się, gdyż będzie to oznaczało koniec wszelkiego istnienia. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie. Jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej zawiły i zaawansowany materiał, który obejmowałby cały wieloświat Ligo Legendowy, to tak jak wspominałem na początku, zostawcie proszę kciuka, zostawcie hashtag chcemy w komentarzu, żebym o tym wiedział, a ja uciekam i życzę wam miłego dzionka. Cześć!